Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Wielu kibiców i wielu ludzi boksu, w tym m.in. słynny Mike Tyson, uważa Andrzeja Głotę za dwukrotnego niekoronowanego mistrza świata kategorii ciężkiej, uznając, że Gołota dwukrotnie został skrzywdzony przez sędziów punktowych w mistrzowskich walkach. Najpierw w 2004 roku Gołota bił się o pas IBF z Chrisem Birdem, a potem w tym samym roku zresztą pojedynkował się z Johnem Ruizem o pas Federacji WBA. W tym pierwszym pojedynku sędziowie punktowi orzekli remis, a w drugim za zwycięzcę uznali Johna Ruiza. Obydwa te werdykty są dosyć kontrowersyjne. Moim zdaniem ten drugi bardziej niż pierwszy, no ale w każdym razie jest masa osób, które uznaje, że Gołota w obydwu tych walkach został przez sędziów skrzywdzony. Co ciekawe, po tych dwóch pojedynkach, w których Gołota nie zdołał zdobyć mistrzowskiego pasa, dostał jeszcze trzecią mistrzowską szansę od Dona Kinga. Bił się o pas WBO z Leymonem Brewsterem, ale tutaj, jak pewnie większość z Was pamięta, niestety żadnych kontrowersji nie było. Wynik był jasny. Dziś parę słów o walce Andrzeja Gołoty z Chrisem Birdem, bo przypada nam dzisiaj okrągła 16. rocznica tego pojedynku. Do tej walki doszło w roku 2004 w słynnej hali nowojorskiej Madison Square Garden. Dla Andrzeja Gołoty był to powrót po wielu latach do MSG. On ostatnio bił się w Madison Square Garden, poprzednio bił się w Madison Square Garden z Riddickiem Bowe. Pamiętna potyczka, jedna z dwóch tych ringowych batalii z Riddickiem Bowe. Obydwie Andrzej Gołota przegrał przez dyskwalifikację, no ale pokazał się w nich z bardzo dobrej strony. To były dramatyczne boje z Riddickiem Bowe, który zresztą już, no, trzeba to uczciwie przyznać, był cieniem samego siebie, no ale Gołota wówczas zabłysnął w obydwu tych pojedynkach. Trzeba też zaznaczyć, że ten Gołota, który wychodził do Chrisa Birda w roku 2004, no to już był zupełnie inny Andrzej Gołota niż ten, który bił się chociażby z Riddickiem Bowe. To był Andy już nadgryziony zębem czasu, doświadczony tymi ciężkimi walkami, knockdownami. W rekordzie przegrane walki z Riddickiem Bowe, knockout z rąk Lennoxa Lewisa, potem jeszcze Michael Grant, ringowa też wojna z Koreem Sandersem, no i jeszcze na koniec wcześniej blamasz z Mike'em Tysonem, ta niesławna ucieczka z ringu. Chyba w tym momencie już nikt nie wierzył, że Andrzej Gołota jest w stanie wrócić na szczyt kategorii ciężkiej, zdobyć mistrzowskie pasy, no ale pojawił się Don King, a Don King potrafił wtedy wyczarować mistrzowską walkę, jak królika z kapelusza potrafią taką mistrzowską walkę wyciągnąć, no i wyciągnął Gołocie. Gołota wskoczył jako zastępstwo w ostatniej chwili dla Chrisa Birda jako challenger do pasa IBF, no i bił się z Chrisem Birdem. A co było w ringu, o tym za chwilę, bo chciałbym się generalnie odnieść do tych kontrowersji wokół werdyktu, bo dużo się mówi właśnie o tym, że Gołota został skrzywdzony z Birdem, z Ruizem. Ja przyznam się szczerze, od lat nie oglądałem tego pojedynku, tak jak zapamiętałem tę walkę, to no w mojej głowie nie ma jakiegoś takiego przeświadczenia, że tam była jakaś kontrowersja, że ten remis był krzywdzący dla Andrzeja Gołoty, no ale postanowiłem sobie po latach już tak bez emocji obejrzeć i wypunktować runda po rundzie, i jak to widziałem, opowiem Wam za chwilę, wypunktuję runda po rundzie walkę Gołota kontra Chris Bird. Także odpalam zaraz tę walkę, wracam już z gotową punktacją runda po rundzie. Jeszcze na wstępie dwie uwagi. Po pierwsze, ta walka z Chrisem Birdem była dla Andrzeja Gołoty dużo łatwiejsza mentalnie niż te poprzednie pojedynki, chociażby z Lennoxem Lewisem, Riddickiem Bowe czy Michaelem Grantem. Wiadomo, że Andrzej Gołota przed swoimi walkami zawsze się stresował, denerwował się, natomiast Chris Bird to nie był zawodnik, który mógł czymkolwiek Andrzejowi Gołocie zagrozić, i widać było, że Andrzej, który z reguły był slow starterem, wolno się rozkręcał w swoich walkach, w tym pojedynku był pewny siebie od początku, nie widać było po nim takiego wielkiego stresu, no zapewne dlatego, że Chris Bird puncherem nie był, więc Andrzej Gołota mógł się czuć dużo bezpieczniej od pierwszego gongu w swoich poczynaniach, ale Chris Bird z drugiej strony był rywalem bardzo trudnym do trafienia, zwłaszcza dla Andrzeja Gołoty, który już był taki trochę kwadratowy w porównaniu z tym Gołotą, który się płynnie poruszał we wcześniejszym etapie kariery, który ładnie składał kombinacje, chociaż tutaj nadal jeszcze było z tym całkiem dobrze. Po drugie, oficjalna punktacja brzmiała 115-113 dla Gołoty, 115-113 dla Chrisa Birda i 114-114, czyli taki równy, proporcjonalny i symetryczny remisik. A teraz odpadamy walkę i za chwilę wracam z oceną runda po rundzie. No już jestem, lecimy z punktacją runda po rundzie. Na razie jeszcze nie powiem, jaki wynik mi
wyszedł. Natomiast ważna uwaga, jeśli chodzi o sposób punktowania rund czy walk bokserskich, co się ocenia? Nie ocenia się po prostu samych ciosów, bo niektórzy czasami podrzucają statystyki ciosów. Ktoś zadał więcej ciosów w całej walce, to znaczy, że wygrał. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o ocenę poszczególnej rundy, zwraca się uwagę na cztery czynniki. Po pierwsze, efektywna agresja, czyli zawodnik idzie do przodu, jest w ofensywie, ale musi trafiać jednocześnie. Sama taka pusta agresja w ringu nie sprawia, że zawodnik ma pozycję dominującą. Tutaj w wielu przypadkach, w wielu rundach była taka sytuacja, że Andrzej Gota szedł do przodu, ale jego ciosy pruły powietrze, więc to nie była absolutnie efektywna agresja. Drugi element to jest defensywa. Tutaj akurat Chris Baird się popisywał w tej walce dobrą defensywą. To jest ważne, unikanie ciosów rywala. Trzeci element, który oceniają sędziowie, to jest tak zwane ring generalship. To jest najtrudniej przełożyć na polski i wytłumaczyć, choć generalnie o narzucenie swojego stylu boksowania rywalowi, swojego pomysłu na walkę. Czy to jest sposób walki defensywny czy ofensywny, to jest inna sprawa, bo każdy zawodnik jest inny, ale chodzi o to, żeby narzucić swoją strategię rywalowi. To oceniają sędziowie. No i czwarty to jest taki najbardziej czytelny element, choć nie każdy ma wprawne oko, czyste i mocny cios. To jest jeden z czterech elementów, który się ocenia. No i lecimy już z punktacją walki runda po rundzie. Ja tak jak w przypadku walki Szpilka-Radczenko zrobiłem sobie takie trzy kolumny, bo były rundy, w których ciężko było mi wskazać jednoznacznie zwycięzcę, a w walce bokserskiej trzeba wskazać zwycięzcę, nawet jeśli runda jest remisowa, sędziowie muszą wypunktować, wskazać zwycięzcę 10-9, jeśli nie ma żadnych knockdownów, także no to sprawia, że jeśli takich rund wyrównanych jest wiele w walce, werdykty mogą się bardzo od siebie różnić, także trzy kolumny. Pierwsza to jest moja ocena walki, ja punktowałem sobie runda po rundzie, to jest moja punktacja. Druga kolumna to jest punktacja korzystna dla Chrisa Baird'a przy tych wyrównanych rundach, tam gdzie miałem wątpliwości, a trzecia kolumna punktacja korzystna dla Andrzeja Głoty, tam gdzie oczywiście miałem wątpliwości. Jeśli nie miałem wątpliwości, punktowałem po swojemu i w tych dwóch kolumnach Baird i Głota były dokładnie takie same punktacje. Lecimy. Runda numer 1, punktowałem ją dla Andrzeja Głoty. Mało ciosów w tej rundzie, Głota jest stroną ofensywną, no ale jego uderzenia prują powietrze, w końcówce rundy trafia takim mocniejszym prawym, no i to sprawia, ten jeden cios moim zdaniem przesądził tutaj kwestię zwycięstwa. Rundę pierwszą daję Andrzejowi Głocie. Runda numer 2, dałem ją dla Chrisa Baird'a. Głota naciera, no ale nie może trafić. W końcówce dwie świetne kontry Chrisa Baird'a, takie zejście Głota, ciężko powiedzieć czy zamroczone, ale w każdym razie mocno się zachwiał, bardzo go to ożywiło, spróbował uderzyć, natrzeć na Chrisa Baird'a jeszcze raz, no ale widać było, że był lekko wstrząśnięty. Runda numer 2 dla Chrisa Baird'a. Runda numer 3 daje tę rundę Andrzejowi Gołocie, 10-9. Schemat w zasadzie bardzo podobny. Andrzej Gołota idzie do przodu, trzyma Baird'a na linach. Baird próbuje odpowiadać z lin. Czasem te ciosy dochodzą, czasem nie. Baird już zaczyna też uruchamiać serię, bijąc z defensywy. No ale w końcówce Gołota go znów łapie na linach i jest, no, moim zdaniem, runda dla Andrzeja Gołoty. Także trzecia runda numer 3 dla Andrzeja Gołoty. Czwarta runda to jest pierwsza z rund, w których miałem wątpliwości, także punktowałem ją w jednym wariancie dla Gołoty, w drugim dla Baird'a, ale w tym wariancie moim oceniłem prywatnie, że Chris Baird zasługuje na zwycięstwo. No tak uznałem z przebiegu rundy, zdając sobie sprawę, że ta runda jest jednak, może pójść w dwie strony. Znowu to samo, Andrzej Gołota świetnie skraca ring, potrafi zapędzić Chrisa Baird'a do defensywy, potrafi go zepchnąć na liny, no ale jest potem problem, co dalej. Nie potrafi uderzyć Chrisa Baird'a, głównie poluje na głowę, to też był chyba taki jeden ze złych pomysłów. W końcówce walki dopiero poszedł Andrzej Gołota na dół jakoś tak skuteczniej, to było fajne, głowę mu było ciężko upolować. Chris Baird chyba był efektywniejszy w tych wymianach na linach, także ja czwartą rundę dałem dla Chrisa Baird'a, ale punktuję też w dwóch wariantach, bo dla mnie to była runda dosyć równa. Piąta runda, dobra runda Andrzeja Gołoty, runda numer 5, tutaj nie mam wątpliwości. Gołota agresywny, nakręcony, ofensywny, no i skuteczny, także szybki do tego, nadspodziewanie, więc runda numer 5 dla Gołoty. No ale potem zaczynają się problemy. Ja praktycznie wszystkie pozostałe rundy, aż do rundy 12, dałem albo Baird'owi, albo uznałem te rundy za remisowe.
To znaczy dwie rundy wypunktowałem patriotycznie dla Andrzeja Gołoty w takim tym swoim prywatnym schemacie, ale to były takie dwie rundy remisowe ze wskazaniem na Andrzeja Gołota. Pozostałe rundy to były rundy Chrisa Berda. Runda numer 6. Berd świetnie kontruje prawy bezpośredni Andrzeja. Gołota ciśnie na linach, no ale niestety znowu świetne kontry Chrisa Berda. Gołota wyraźnie podirytowany. W tej szóstej rundzie widać było, że Andrzej Gołota jest podirytowany tym, że nie może trafić Chrisa Berda. Berd się rozluźnia. Na początku siódmej rundy znowu to samo. Widać, że wykorzystuje to takie ofensywne nastawienie Andrzeja Gołoty. No i świetnie sobie z nim radzi. Ósma runda. Ta runda była moim zdaniem bardziej wyrównana. Tutaj już mi było bardziej ciężko wskazać zwycięzcę. Ja patriotycznie postawiłem na Andrzeja Gołotę. 10 do 9 w tej rundzie numer 8. Jeśli chodzi o notatki, zapisałem sobie, że Gołota nacierał, że trafił przy linach takim dobrym, bezpośrednim prawym, ale gdy akcja przenosiła się na środek ringu, no to tak jak w pozostałych rundach, już dominatorem był Chris Berd. Jeśli Chris Berd nie był zepchnięty na liny na środku ringu, radził sobie świetnie. Zresztą w defensywie na linach też było całkiem dobrze, no ale punktuję tę rundę numer 8 patriotycznie dla Andrzeja Gołoty. Rundy numer 9 i 10, no to już tutaj Chris Berd, tutaj nie mam wątpliwości. W rundzie numer 9 nawet Berd tak trafia Gołotę, że ten traci lekko równowagę. To jest runda numer 9 zdecydowanie dla Chrisa Berda, tutaj nie mam wątpliwości. W rundzie numer 10 tak samo, Chris Berd już na luzaku kompletnie. Wyprzedza Andrzeja Gołotę, minutę po gongu jeszcze takim jednym potężnym prawem trafia, także runda numer 10 dla Chrisa Berda. Runda numer 11, znowu patriotyzm wziął górę, punktuje tę rundę dla Andrzeja Gołoty, ale punktuje też w dwóch wariantach, dla Chrisa Berda i dla Andrzeja Gołoty osobno, bo moim zdaniem to jest runda, w której ciężko jest wskazać zwycięzcę. Co prawda Gołota jest ofensywnie nastawiony, idzie do przodu, ale Berd go wyprzedza, no i to decyduje też, że tej rundy nie można w taki klarowny sposób zapisać dla Andrzeja Gołoty. W końcówce jeszcze Andrzej Gołota trafia kilka razy, idzie też z uderzeniami na dół. To jest ten dobry pomysł, o którym mówiłem wcześniej. Jak się nie da upolować głowy, trzeba próbować na dół, to zrobił Gołota. No i patriotycznie daje rundzie Gołocie, ale to jest runda wyrównana moim zdaniem. Runda numer 12. Piękna runda Andrzeja Gołoty, chociaż niektórzy też punktowali ją dla Chrisa Berda, ale uważam, że tyle mocnych ciosów i tyle determinacji, którą Andrzej pokazał w 12 rundzie, no to wystarczy, żeby dać tę rundę dla niego. Była i efektywna agresja, bo Andrzej szedł do przodu mocno. Defensywy nie było, bo tutaj nie było co bronić, on szedł cały czas do przodu po knockout. Były mocne trafione ciosy, ring generalship też moim zdaniem po stronie Andrzeja, bo ta walka toczyła się tak, jak on chciał. To on chciał knockoutu, on szedł na wymianę, także on dyktował tempo w tym pojedynku. No i ostatecznie tę rundę wypunktowałem dla Andrzeja. I teraz patrzcie, co wychodzi mi z tych obliczeń. Tutaj widzicie tabelkę też na ekranie. Poczekajcie, zaraz sobie tutaj przerzucę to wszystko. No i co mamy? W wariancie w tym moim, tak jak ja punktowałem, wyszło mi 114 do 114, czyli idealny remis. Tak jak ja oceniam tę walkę, zważywszy jeszcze, że dwie rundy dałem patriotycznie Andrzejowi Gołocie, to absolutnie nie można mówić o żadnym skandalu sędziowskim, o przekręcie, że Andrzej Gołota został skrzywdzony. Mam jeszcze dwa warianty, ten gołotowy. W tym wariancie gołotowym mam 115 do 113 dla Andrzeja Gołoty, no ale to jest ten wariant, kiedy wszystkie te wyrównane rundy dawałem Andrzejowi Gołocie. A trzeci wariant, Berdowy, to już wyraźne zwycięstwo Chrisa Berda, 117 do 111, także no, moja prywatna punktacja 114-114, czyli remis, biorąc pod uwagę też dwie patriotyczne punktacje w dwóch rundach. Jeszcze raz, moim zdaniem w tym pojedynku Gołota kontra Berd absolutnie nie było żadnego przekrętu, nie było żadnego skandalu sędziowskiego. Nie można mówić też o tym, że Andrzej Gołota jakoś został przez sędziów skrzywdzony. Owszem, można by ten pojedynek dla Andrzeja wypunktować, patrząc takim przychylnym okiem na to, jak się prezentował w ringu, jakby preferując tę jego ringową agresję na te defensywne umiejętności Chrisa
Berda, ale to nie był żaden przekręt, to nie był żaden skandal, ani zwycięstwo nawet Chrisa Berda, a tym bardziej remis nie jest tutaj niczym kontrowersyjnym. W boksie często zdarzają się walki równe, w których trzeba dać komuś zwycięstwo. Chris Berd był tutaj mistrzem świata, no może to przesądziło, chociaż ja nie cierpię takiego podejścia, takiej teorii, że mistrza trzeba pokonać wyraźnie, no ale coś w tym jest, że jednak tych mistrzów broniących pasów się zawsze preferuje przy takich wyrównanych pojedynkach. Tutaj ten pojedynek był wyrównany, był remis, uważam, bardzo dobry werdykt w kontekście tego, co się działo, choć niedobry dla polskich kibiców. Andrzej Gołotek, wiadomo, dostał potem jeszcze kolejną mistrzowską szansę i moim zdaniem, z tego co pamiętam teraz, tak nie odświeżając sobie jeszcze tej walki z Johnem Ruizem, bardziej Andrzej Gołotek zasłużył na zwycięstwo niż z Chrisem Berdem, ale przejrzę jeszcze ten pojedynek i też postaram się go wypunktować już tak na chłodno po latach. W każdym razie tyle, jeśli chodzi o tę walkę z Chrisem Berdem. Piękna rocznica. Andrzej Gołotek to jedyny Polak, który nie przegrał walki o mistrzostwo świata. Nie wygrał jej, ale też nie przegrał. Drugiego takiego nie było już później. Miejmy nadzieję, że doczekamy się kiedyś polskiego mistrza świata, ale patrząc na to, co się dzieje, na razie perspektywy nie są jakieś takie zbyt wesołe. Tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.